budulcem, z którego powstaje gwiazda, jest gaz z niewielką ilością pyłu, który powstał później. Żeby wyjaśnić, jak powstały pierwsze gwiazdy i jakie tam procesy zachodzą, musimy cofnąć się trochę jeszcze bardziej w przeszłość, do początku Wszechświata. Wszechświat na początku był złożony właściwie wyłącznie z gazu, w którym był wodór i hel. Były te dwa pierwiastki, nie było pyłu, nie było innych pierwiastków, nie było żadnych zgęszczeń. Był rozrzucony w wyniku tak zwanego wielkiego wybuchu i oddalały się od siebie cząstki z bardzo dużą prędkością. Od początku, poza tym pierwszym efektem rozrzucenia materii, działała również grawitacja. Grawitacja jest własnością wszystkich ciał materialnych. Każde ciało materialne przyciąga inne ciało materialne z siłą, którą opisał Isaac Newton, więc wszyscy pewnie wiedzą, jak to wygląda. I teraz, w jaki sposób może powstać gwiazda z rozproszonego gazu? Grawitacja przyciąga wszystkie cząsteczki gazu do siebie, natomiast jest druga siła, która przeciwdziała temu, i to jest ciśnienie gazu. Ciśnienie gazu, ono jest związane z tym, że cząsteczki poruszają się chaotycznie, zderzają się ze sobą i nie mogą w związku z tym łatwo skupić się w jednym miejscu. Ciśnienie znowuż gazu, jak pamiętamy, zależy od temperatury. Im gorętszy gaz ma większą gęstość, tym ciśnienie jest większe. W sytuacji, kiedy ciśnienie zapobiega zapadnięciu się porcji gazu, skurczeniu się, nie powstanie nic. Natomiast jeżeli powstaną warunki, które nam pozwolą na zwiększenie siły grawitacji tak, żeby ona przeważyła ciśnienie, gaz zaczyna się kurczyć. Obłok gazu zaczyna się kurczyć, zmniejsza swoje rozmiary, a jak zmniejsza swoje rozmiary, to grawitacja zaczyna działać coraz bardziej. Jeśli chodzi o siłę grawitacji, tym możemy tylko tyle powiedzieć, że jest to własność obiektu materialnego. Każde ciało materialne przyciąga inne. Natomiast jego natury, takiej bardzo fundamentalnej, właściwie nie znamy. Musimy to, być może kiedyś nam się to wyjaśni, ale w tej chwili nie wiemy. Po prostu każde ciało materialne ma tę własność, że przyciąga każde inne ciało materialne. Możemy się zastanowić, jak można by inaczej wyjaśnić grawitację, żeby móc spróbować podejść do istoty tego, co to jest grawitacja. Otóż ja na początku wspomniałem o podejściu klasycznym takim. To, co nas nauczył Isaac Newton, że każde ciało materialne przyciąga inne ciało materialne z siłą, którą, jak mówię, określa prawo Newtona, czyli proporcjonalną do masy przyciągającej i proporcjonalną też do masy przyciąganej. I sobie możemy to wyobrazić jako siłę, jako takie strzałki, takie wektory skierowane ku sobie. Przyciąganie wtedy jest właśnie tą siłą. Otóż inne podejście do problemu grawitacji przedstawił Einstein. Einstein w swojej ogólnej teorii względności, w której powiązał tą przestrzeń trójwymiarową, którą my znamy, z czasem i utworzył czasoprzestrzeń, zgodnie z jego teorią, grawitacja nie jest siłą taką, jak my ją definiujemy. Pojęcie siły jest niepotrzebne, nie posługuje się nim Einstein, tylko on pokazał, siłę grawitacji, jeżeli będziemy się posługiwali tym pojęciem klasycznym, można wywieść z kształtu czasoprzestrzeni, mianowicie z ugięcia czasoprzestrzeni. I jest taki bardzo poglądowy przykład, który nam to może uświadomić, na czym to polega. Wyobraźmy sobie, że naszą czterowymiarową czasoprzestrzeń redukujemy do dwóch wymiarów, rozpinamy napiętą błonę elastyczną i umieszczamy na tej błonie ciężką kulkę. Kulka wytworzy lejek w tej błonie, zapadnie się. I teraz, jeżeli gdziekolwiek umieścimy w niezbyt wielkiej odległości drugą, tą próbną kulkę, to ona odczuje nachylenie błony w kierunku lejka i będzie się staczać, będzie spadać w kierunku właśnie tej masy, która nam ten lejek wytworzyła. I właśnie to zakrzywienie, stopień zakrzywienia czasoprzestrzeni, czyli tej błony, jest miarą tego, jak szybko kulka będzie się zbliżała, ta próbna, do tej drugiej. I możemy sobie również wyobrazić, że jeżeli dodamy do naszej spadającej na tą ciężką kulkę
dodamy na przykład trochę momentu pędu, czyli zamiast pozwolić jej toczyć się wprost do środka lejka, popchniemy tak, żeby ona obiegała lejek, no to wtedy będziemy mieli dobry model na przykład planety krążącej wokół Słońca. Wtedy siła odśrodkowa, jeżeli możemy ją tak nazwać, będzie równoważyła tendencję do spadania i jeżeli nie będzie żadnych innych efektów, na przykład tarcia, no to taka sytuacja będzie trwała w nieskończoność. Tak więc w wypadku Einsteina posługujemy się raczej kształtem czy ugięciem czasoprzestrzeni, a nie pojęciem klasycznym pojęciem siły. Siła grawitacji działała od początku. Tyle tylko, że na początku, jak wspomniałem, na początku, kiedy Wszechświat tylko powstał, wtedy z jednej strony gaz się rozszerzał, wszystkie cząstki rozszerzały się, cały Wszechświat się rozszerzał, włącznie z przestrzenią, w której był zawarty, z bardzo dużą prędkością, zbliżoną do prędkości światła. I grawitacja wtedy jedyne, co mogła zrobić, to spowolnić tę ekspansję. To trochę tak, jakbyśmy wyrzucili kamień do góry z dużą siłą. On się będzie wznosił, ale coraz wolniej nad Ziemię. Wreszcie w pewnej chwili może się zatrzymać i spaść. Podobnie może być z samym Wszechświatem. Nie wiemy, jakie będą losy, ale grawitacja cały czas między wszystkimi cząsteczkami materii istniejącymi we Wszechświecie działała. Mogła powstać gwiazda dlatego, że tam, w tym miejscu lokalnie, siła grawitacji przeważyła nad wszystkimi innymi efektami, przede wszystkim nad ciśnieniem, jak wspomniałem, no to zaczął się kurczyć ten obiekt i tworzyć gwiazdy. Teraz, dlaczego pierwsze pokolenie gwiazd powstałe z wodoru i helu jest tak bardzo różne od tych gwiazd, które znamy teraz? Dlatego, że wodór i hel są dużo bardziej przezroczyste dla promieniowania niż wszystkie inne pierwiastki, niż pył, który obecnie mamy w tej chwili materię zanieczyszczoną takimi już produktami, które były w wyniku ewolucji gwiazd. Te pierwsze gwiazdy były przezroczyste i w związku z tym dużo materii mogło się skurczyć, mogły utworzyć duży, masywny obiekt, w którym powstała, w środku jego jest wytworzona wysoka temperatura, no bo właśnie tak jak wspomnieliśmy, jak się kurczy porcję gazu, rośnie temperatura jego. To jest taki proces, który nazywamy w uproszczeniu adiabatycznym. I kiedy mamy bardzo wysoką temperaturę w środku, zaczynają się reakcje jądrowe. I teraz własności gwiazd wszystkich, i tych pierwszych, i tych obecnych, dzisiaj też tworzonych, są takie, że im więcej masy ma gwiazda, tym intensywniej, tym szybciej, tym wydajniej zachodzą reakcje jądrowe przemiany wodoru w hel. To była pierwsza reakcja, która mogła zaistnieć w tych pierwszych gwiazdach. A więc gwiazda taka jak Słońce pali, jak my mówimy troszkę tak potocznie, pali wodór stosunkowo powoli. Gwiazda, która będzie miała 100 razy większą masę Słońca, będzie miała więcej paliwa, będzie miała więcej wodoru do dyspozycji, ale ona zużywa ten wodór nie 100 razy szybciej, ale milion razy szybciej. W związku z tym, mimo że większa jest porcja wodoru, starcza go na dużo krótszy czas. Ponieważ pierwsze gwiazdy miały duże masy, miały masy rzędu 100, a nawet jak podejrzewamy 1000 mas Słońca, to one migiem zużyły swoje paliwo, one bardzo szybko spaliły, przetworzyły wodór w hel. Później ewentualnie mogły przetworzyć hel w bardziej masywne pierwiastki, dlatego że temperatura była dostatecznie wysoka. I to może zachodzić tylko do momentu, kiedy jest wytworzone żelazo. Jak jest wytworzone żelazo, reakcje jądrowe ustają. No i wtedy wnętrze gwiazdy zachowuje się trochę jak taki wypalony żużel, powiedzmy w piecu węglowym, zwłaszcza w jakimś, nie wiem, piecu martenowskim. Wszystko się zapada i wtedy wchodzi grawitacja. Nagle, jak tam zabraknie źródła energii, które grzeje gaz, a gaz wtedy ma ciśnienie i utrzymuje się w równowadze, gdy tego zabraknie, ciśnienie gazu spada, grawitacja przejmuje, powiedziałbym tutaj, swoją główną rolę, władzę i ona powoduje, że całe wnętrze gwiazdy dramatycznie się zapada. Zapadając się, te cząstki gazu uderzają jak gdyby w siebie, tworzą niezwykle zwarty obiekt, a duża część energii tej właśnie pochodzącej
energii potencjalnej czy z energii grawitacyjnej, zostaje zamieniona na ciepło, które rozrzuca większość gwiazdy. Planety, jak my sobie wyobrażamy, mogą powstać dopiero wtedy, kiedy mamy już tę materię zanieczyszczoną. Wokół pierwszych gwiazd planety powstać nie mogły, dlatego, że, jak wspomniałem, mamy tam tylko wodór i hel. Natomiast, żeby powstała planeta, przynajmniej taka, jaką my ją rozumiemy, musimy mieć inne pierwiastki, te właśnie cięższe pierwiastki, które są efektem reakcji jądrowych w gwiazdach, które potem te gwiazdy właśnie wybuchając rozrzuciły te pierwiastki wokół siebie. One zostały zmieszane z tą materią, która jeszcze nie wzięła udziału w tworzeniu gwiazd. Także materia międzygwiazdowa, czyli budulec do kolejnego pokolenia gwiazd, jest systematycznie wzbogacany o pierwiastki ciężkie. Niektóre z nich tworzą zresztą związki, potem od razu już chemiczne, sklejają się w ziarna pyłu, niektóre pozostają tylko jako swobodne atomy, węgiel, tlen, azot, no wiele innych. I planeta to jest, jak my chcemy ograniczyć, powiedziałbym, pojęcie planety do ciała, które jest zbudowane z pierwiastków ciężkich, czyli budulcem dla planety jest przede wszystkim pył. Ewentualnie jak planeta jest wystarczająco masywna i ma wystarczająco silną grawitację, dochodzimy tu znowuż do roli grawitacji, to ona może jeszcze dodatkowo grawitacyjnie uwiązać bardzo grubą taką otoczkę, no można to nazwać grubą atmosferą, troszkę niezręcznie, lepiej otoczką złożoną już z gazu, na przykład właśnie głównie z wodoru i helu, bo pamiętajmy, że do dzisiaj olbrzymia większość gazu międzygwiazdowego to jest wodór i hel. Mówimy tylko o niewielkim wzbogaceniu przez pierwiastki ciężkie. A zatem planety mogą powstać dopiero wtedy, kiedy mamy pył, kiedy mamy pierwiastki ciężkie i one się sklejają. Także proces powstawania planety polega na tym, że w zanieczyszczonym pyłem i tymi związkami chemicznymi cięższych pierwiastków obłoku międzygwiazdowym powstaje gwiazda w środku. Ona też oczywiście zawiera w sobie część tego pyłu i w związku z tym też w atmosferze gwiazd widzimy potem ślady ciężkich pierwiastków również, ale oprócz tego w dysku, który pozostał po powstaniu gwiazdy, zaczynają się sklejać ze sobą właśnie te drobne pyłki, tworzyć coraz większe obiekty, coraz większe, aż wreszcie dochodzimy do utworzenia planet, przy czym niektóre, jeżeli nie są zbyt masywne, powiedzmy przykładem jest tutaj Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, tam mamy tylko w zasadzie takie skalisto, żelazne, metaliczne obiekty, natomiast jeżeli jest dostatecznie dużo masy do dyspozycji, tak jak w wypadku na przykład Jowisza czy Saturna, planeta jeszcze była w stanie uwiązać grawitacyjnie dużą ilość również gazu, czyli właśnie wodoru i helu. I wtedy mamy do czynienia z planetą olbrzymem. Więc kiedy już powstało Słońce, wokół niego krążył dysk coraz bardziej spłaszczony materii składającej się z gazu i pyłu. Pył zwłaszcza szczególnie szybko opadał w kierunku płaszczyzny równikowej. Gaz, pamiętajmy, ciągle ma ciśnienie, zderzają się te cząstki, więc zawsze jest taki proces, który rozpycha, taka siła, która rozpycha ten dysk. On nie jest taki cienki, natomiast pył może utworzyć bardzo cieniutką warstewkę w płaszczyźnie równikowej. Te pylinki się sklejają, tworzą obiekty coraz większe, najpierw o rozmiarach kilometrowych, potem o rozmiarach planet, asteroid czy komet, o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów. Wreszcie tworzą się obiekty o rozmiarach nawet sięgających 1000 kilometrów. I to już są protoplanety. Takich obiektów, jak sądzimy, powstało dużo więcej niż obecnie widzimy planet. Tylko one poruszały się wokół Słońca na torach takich nieuporządkowanych, kolizyjnych, zderzały się, rozbijały, sklejały się i koniec końców powstała pewna liczba planet, które widzimy teraz wokół Słońca. Planety, które powstawały bliżej Słońca, miały mniej budulca do dyspozycji. Również tam panowała wysoka temperatura, bo już Słońce świeciło, już podgrzewało swoje otoczenie. W związku z tym gaz był gorący. Pozostało tylko metale i
skały i dlatego planety leżące bliżej Słońca są zbudowane właśnie tylko ze skał i z metali. Planety leżące dalej, na tyle daleko od Słońca, że na przykład woda była w postaci lodu, a nie pary wodnej, one mogły przechwycić również sporą ilość lodu, a dodatkowo jakby miały wystarczająco dużo budulca i zbudowały na przykład takie jądro protoplanetarne o masie kilkanaście razy przekraczającej masę Ziemi, były w stanie również przyciągnąć do siebie gaz, wodór i hel. I tam właśnie na tych dalszych peryferiach Układu Słonecznego mamy te planety olbrzymy, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, te cztery planety olbrzymy. Wydawało nam się w swoim czasie, że jest to uniwersalny mechanizm powstawania układów planetarnych i że jeżeli będziemy gdzieś znajdziemy jakiś inny układ planetarny, to powinien przypominać coś takiego. No, bliżej leżące planety mają mało budulca, jest gorąco, więc nie spodziewalibyśmy się tam planet o wyglądzie i masie Jowisza. Natomiast takie właśnie bardzo, bardzo masywne planety olbrzymy powinny powstać dalej. Wielkim zaskoczeniem dla nas było, kiedy zaczęliśmy odkrywać pierwsze planety wokół normalnych gwiazd, podkreślam dlatego normalnych gwiazd, bo pierwszym odkrywcą planet w ogóle pozasłonecznych był profesor Aleksander Wolszczan, Polak, który je odkrył wokół pulsara. No ale pulsar jest tak dziwnym obiektem, że tam się nie spodziewamy na przykład możliwości życia na planetach, a już zwłaszcza inteligencji, więc dużo ciekawsze są planety krążące wokół normalnych gwiazd. Otóż dużym zaskoczeniem było, kiedy się okazało, że znajdujemy dużą liczbę gwiazd, wokół których krążą planety olbrzymy, przypominające naszego Jowisza, a nawet bardziej masywne, na bardzo bliskich orbitach. Niektóre orbity liczą zaledwie kilka dni, powiedzmy kilkanaście, miesiąc, dwa, a zatem bardzo blisko. Powstało pytanie, skąd się tam one wzięły. Według tego, jak my uważamy, że powstawały planety, to one tam powstać nie mogły, bo tam było za gorąco. No, więc w związku z tym trzeba było oczywiście zrewidować nasze teorie powstawania planet, zaczęto dodawać różne dodatkowe efekty, mówiło się o tym, że te planety mogły powstać daleko, potem migrowały w kierunku gwiazdy i tak dalej. W każdym razie w naszym Układzie Słonecznym szczęśliwie nie doszło do tego, bo gdyby Jowisz rzeczywiście po powstaniu zaczął migrować w kierunku Słońca, no to z pewnością po drodze połknąłby i Ziemię, i Wenus, no i nie byłoby nas. Także myśmy mieli trochę więcej szczęścia niż niektóre inne układy planetarne.